numero druku, zacznę od druku numer 302. Jest to druk autorstwa Komisji Infrastruktury, referuje pan Paweł Kowalski. W sprawie zmniejszenia liczby wydzielić drzewionych stanowisk parkingowych przez MKS Krakowia przy Alei Poszcza. Wnioskuje się o zmniejszenie liczby miejsc parkingowych dzierżawionych przez MKS Krakowia przy Alei Poszcza. W uzasadnieniu napisaliśmy, że obecnie wydzierżawiony odcinek chodnika wyłącznie do użytku użytkowników lokali usytuowanych pod trybuną stadionu MKS Krakowia jest za duży, a ponadto uniemożliwione jest korzystanie z niego przez zwykłych obywateli. Proponujemy pozostawienie najwyżej 3 miejsc wydzierżawionych przez miasto do wyłączności MKS Krakowie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Znaczy, ja mam pytanie, czy rzeczywiście tak jest, że tam nie mogą być parkować czy tak? Tak, oczywiście. Szanowni Państwo, zarząd przedłożył poprawkę do tego projektu uchwały. Państwo ją macie i pozwolę sobie ją przeczytać. Paragraf 1. Uchwała otrzymuje brzmienie. Wnioskuje się o wypowiedzenie umowy dzierżawy fragmentu chodnika przy Alei Poszcza na miejsca parkingowe dla MKS Krakowia. I uzasadnienie otrzymuje brzmienie. Dzierżawa części chodnika pod miejsca parkingowe dla prywatnego podmiotu stwarza groźny precedens na przyszłość. W sytuacji, gdy w dzielnicy jest duży deficyt miejsc parkingowych. Rada Dzielnicy nie rozumie uprzywilejowania przedsiębiorców funkcjonujących w obiekcie stadionu. Sytuacja ta budzi wiele zastrzeżeń wśród mieszkańców. Rada nie akceptuje braku konsultacji społecznych w tego typu przypadkach. Również niedopuszczalny w tego rodzaju przypadkach jest sposób oznakowania, ponieważ oznaczałoby, że Straż Miejska za publiczne pieniądze ma obowiązek strzec dzierżawionego terenu. Rada Dzielnicy jest skłonna zaakceptować wydzielenie miejsca dla 2 pojazdów na czas rozładunku towarów. Wydaje nam się, że ta uchwała jest kierunkowo identyczna. Zarząd idzie dalej, że powinno się wypowiedzieć tą umowę dzierżawy. Dlaczego? Ponieważ pismo takie w treści właśnie tej, która jest ta uchwała przygotowana przez Komisję Infrastruktury, to takie pismo już poszło. W wyniku tego pisma byliśmy z panem Pawłem, Krzysiu Jakubowski, byliśmy na wizji lokalnej i no nie dało mi się wczoraj dozwolić, czy przedwczoraj, co się dzieje w tej materii. Więc w tej materii się nic nie dzieje. Nie ma próby w ogóle renegocjacji ilości miejsc. Jedyne, co Krakowia zrobiła, to wystąpiła, żeby dopuścić w niedzielę parkowanie i w godzinach, nie ma podczas meczu, nic takiego Czeński nie powiedział. I w godzinach od godziny 20 do 8 rano. I to jest wszystko. My uważamy, że to jest bardzo groźny precedens i sądzę, że jeżeli zostanie utrzymana ta dzierżawa, powinniśmy przeprowadzić akcję, aby wszyscy mieszkańcy w Krakowie zaczęli dzierżawić chodniki. To jest jakiś absurd, słuchajcie, żeby chodnik w miejscu publicznym był dzierżawiony przez kogokolwiek, poza wyjątkowymi sytuacjami. Szpital, który musi mieć miejsce założone, jakaś sytuacja, gdzie musi się stawić karetka, to ja to rozumiem, ale nie dla komercyjnych celów. Taką poprawkę składa zarząd. Czy są jakieś pytania? Myślę, że to słowo ostatnio komercyjnych jest uważne. Warto by je uzasadnić. Przykład prywatnego podmiotu, wiesz? To może to jako taka autopoprawka, bo jest korekty. Prywatny podmiot świadczy jakieś ale w poprawce czy w uchwale. Myślę, że w uchwale, ale to komercyjnego... To musicie... Tylko musielibyście zwrócić na to uwagę. Rozumiem. Szanowni Państwo, głosujemy najpierw poprawkę. Kto z Państwa jest za poprawką zarządu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ale macie do przeciw, tak? Nie, zaraz. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, tak. Poprawka przeszła, więc głosujemy uchwałę, która tak naprawdę jest w treści poprawki zawarta. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej zmiany?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam uchwałę. Ja też tu nie Krakowie padę, żeby nie było, ale tu chodzi o sytuację. My byliśmy to ja nawet powiem Państwu, że na lokalnie jeden z przedsiębiorców, ale ja nie, ja to też nie proszę, żeby było. Jeden z przedsiębiorców nawet po chwili pani, która była, która ma jedyna tam skrypt, który wymaga transportu ciężkiego, przyznała nam rację na pewno. Że powiedziała, że nigdy nie patrzyła tymi kategoriami, że to jest duży problem, prawda, w parkingowych i takie zabrania. Sytuacja jest dzisiaj taka, że nie można tam stawać i stoją puste miejsca, zobaczcie, w ciągu dnia. Ale jest ładnie. A strasznie. No ale to ja bym rozumiał zakaz warszawski. Przechodzimy do druku 303. Referuje pan Łukasz Filipiak. Projekt uchwały w sprawie podziału środków na zadania powierzone w zakresie programu osobnika ustami na 2013 roku. Nie, 303 to jest 303. O, przepraszam. Nie, przepraszam. Jest to projekt uchwały w sprawie dotyczącej wolnego zawarcia umowy najmu lokalnego, czyli najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Mariana Marcina Polewskiego. Zgodnie z podziałem. Paragraf pierwszy opinii pozytywny zamiar ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Marcina Polewskiego. Dodając, nie było żadnych sygnałów, żadnych informacji na temat tego, aby dzieci prowadzili zabranki. No, żeby byli uciążliwi dla innych mieszkańców, no, znamy, nie widzimy problemu. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej w sensie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 304 referuje ponownie pan Łukasz Żywiak. Teraz właśnie projekt uchwały w sprawie podziału środków na zadania powierzone z zakresu problematyki osobnej pełnosprawnej na 2013 rok. I teraz nie wiem, czy czytasz to Państwu cało, czy zwyczajnie na pozwolę sobie przeczytam. Oto konkluzją, to są zadania, które przygotowaliśmy zgodnie z prośbami, które otrzymaliśmy w ciągu całego roku. Są to środki, które zostały ustawione, nie są zmniejszone niż w stosunku do roku poprzedniego, ponieważ cały budżet jest mniejszy dla dzielnic. Większość tych zadań była zaopiniowana przez właśnie Wydział Właściwy. Niektórych zadań najmało nie było pozytywną. Kilka zadań nie było jeszcze opiniowanych, dopiero będą po tej uchwale uzyskane taką opinię. Czy ktoś z Państwa ma... Przegrzały morze z tego seniora. Przegrzały. Mieliśmy tylko chyba w klubu kultury. Seniora chyba przegrzała nas priorytetów, tak? Każdy klub seniora w Gminie ma dofinansowanie. Różnie jest to. Ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 305. Jest to projekt grupy radnych, referuje pan Marek Sikora. Wnioskuje się do zlikwidu kominie nocnej linii autobusowej na trasie Krakowia Stary Bielany po trasie linii 109 lub zgodnie z nowym projektowanym planem komunikacji nocnej na trasie Salwator Bielany, kursujący tylko w nocy, w piątku na sobotę, sobotę na niedzielę święto. Linia ma kursować w godzinach 23.00 w nocy i ma być zsynchronizowana z linią 608 na przystanku Krakowia w kierunku Bołek Pałęcki bądź projektowaną linią 605, która będzie kończona w latach na razie. Że nie ma po prostu od 23 do żadnego autobusu na Bielanę, który jest... jeszcze może nie mogę teraz, od prawdopodobnie od 3 tygodnia wchodzi nowy plan komunikacji nocnej w Krakowie. Czyli ta 605 będzie osoba tylko z piątku na sobotę, sobotę na niedzielę. Tak. Więc
Dalej nie ma komunikacji. Dobra, dlaczego teraz sobota nie się, bo podejrzewam, że w tygodniu nie ma więc nie będzie na to. Ostatnio otworzyli mi na Złocie z Krakowa, która właśnie jeździ tylko w weekendy. Więc dlaczego tam mają mieć, a u nas mają nie mieć? Czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski, pytania, Krzysiu Kwarczak? Generalnie zgadzam się z wymową, bo uchwała, chociaż podejrzewam, że się pewnie skończy jak nawet poprzednie uchwały w tej kwestii. No może nie mam optymizmu. Z tego co wiem, to tego, właśnie... Tego, ale... Momencie, Krzysiu Kwarczak, opowiem. To jest taka techniczna. Chciałem zrobić taką redakcyjną poprawkę w uzasadnieniu, bo w tym pogubionym fragmencie tekstu, że w tym mieszkańcy Salwatora, którego wybierane są gości od mieszkańców osiedla Złocień, czy nie zasługują na nocne połączenia komunikacyjne, bo to jest troszeczkę tak potoczną mową. Wydaje mi się, że w oficjalnym dokumencie lepiej używać takich bardziej sformułowań. Chciałem, żeby po prostu ten akapit, drugi akapit brzmiał. W ostatnim czasie są uruchamiane w Krakowie nowe linie nocne, między innymi linia 643 łącząca głowę z Kłaków z osiedlem Złocień. Jakimi kryteriami kieruje się podejmują decyzję o uruchomieniu nowych połączeń. Tylko tyle. Drugi akapit otrzymał takie brzmienie, bo wydaje mi się, że jednak uchwała największe uznamy. Przepraszam, Ewa. Nie, ja chciałam tylko powiedzieć, że z tego, co dzisiaj czytałam, to wchodzi w życie, znaczy wprowadzają nocne połączenie na biurę. Także uchwała jest. Gdzie to było w dzienniku. A nie ma coś takiego, bo jest nowa siatka i nie ma tej linii. No to nie wiem. To znaczy, słuchajcie, szanowni państwo, nic nie szkodzi, że jeśli równolegle jest taka pani jako żona, a nie taką uchwałę podejmiemy, to tylko są z nimi skrępy graj bardzo dobrze. To się pojawiło prawdopodobnie z tym, że... Łukasz Tyryk, jak to się jest w ogóle sens używać pytań zasadniczego typu, czy nie po prostu byłoby stwierdzić, że tego uważamy, że również może... Może być nakierowanie w jaką stronę pójdzie odpowiedź ze strony ZIKIT-u, żeby nam wyjaśnić jakimi kryteriami. No tak, tylko że jeśli można, tylko jeżeli zadamy, czemu Złocień ma autobus, a my nie, to oni to oni odpowiedzą, bo tamci mają dlatego, że nie wiem, nowe osiedle, a Bielany jest mało, nie jest uczęszczana linia, potwierdzą, że jest mało mieszkańców, którzy będą chcieli korzystać z tej linii, tak jak każdy odpowiedź, że jest mała. Tak jak próbowałem, że 109, że powinna jeździć częściej. Oni stwierdzili, że jest za mało ludzi mieszkających na Bielanach, którzy będą korzystać z tej 109. Przepraszam, Julia teraz była pierwsza, proszę o głos, potem przyjdzie, potem Marek. Chciałam zgłosić wniosek o marzec. Tak, to jest zamknięte. Szanowni Państwo. Nie mamy za czym dyskutować. No po prostu. Moment. Zawsze mnie wprowadza ci zakłopotanie, ponieważ zawsze mamy problem przeciw. Kłócimy się zawsze z interpretacją tego paragrafu. Za rzadko się zgłaszam. W tej sprawie. Ja myślę, że można było jeszcze jedno zdanie powiedzieć. Nie wolno. Poddajemy pod głosowanie, tylko mam obowiązek poinformować, że to jeszcze do głosu zgłosi się Krzysiu Kwarczak i Marek. Szanowni Państwo, kto jest za wnioskiem formalnym, aby zakończyć dyskusję w przedmiotowej sprawie? Ale tego nie głosujemy, czy się głosuje? Nie, głosujemy. Wniosek formalny, jak na Radzie Miasta, jest przyjmowany i nie sprawdzono statucie. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Tak też, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania nad poprawką autorstwa Krzysztofa Kwarczaka. Wszystkie się poddają pod głosowanie wnioski formalne. Na Radzie Miasta też? A my nie siedzimy na Radzie Miasta. Ja mam statut dzielnicy. Proszę państwa, poprawka. Czy trzeba ją przeczytać, czy państwo ją rozumiecie? Nie, proszę ją przeczytać. Dobrze.
Poprawka brzmi. W drugim akapicie uzasadnienia chodzi o ten wytłuszczony dróg, rozumiem. Otrzymuję brzmi. W ostatnim czasie są uruchamiane w Krakowie nowe linie nocne, m.in. 643 łącząca Dworzec Płaszów z osiedlem w Łodzi. Jakimi kryteriami kieruje się ZIKiT, podejmując decyzję o uruchomieniu nowych połączeń? I to zastąpi wtedy ten, to te zdania pustym drugim, które są. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa pana Krzysztofa Płaciaka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jest przeciw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, było 6-6, w związku z tym poprawka nie uzyskała większości, czyli nie przechodzi. I głosujemy projekt uchwały w pierwotnym brzmieniu. Czy radny, kto z Państwa jest za uchwałą proponowaną przez nią? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem za uchwałą ustawy. Szanowni Państwo, druk numer 307. To będzie seria druków autorstwa zarządu. Preferuję osobiście, chyba też jest członków zarządu dyrekcji. Proszę, zaczynamy tak. Druk numer 307. Paragraf 1. Zmienia się realizatora zadania gimnazjum nr 20 do finansowania działalności Klubu Europejskiego w zakresie niewykorzystanej kwoty 400 zł. Po zmianie realizatorem zadania jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18. No jak Państwo wiecie, zmieniła nam się po prostu szkoła. No, to są te same pieniądze, to samo zadanie, żeby je zrealizować. Realizatorem musi być już Zespół Szkół. Tym bardziej, że Zespół Szkół jest placówką samofinansującą się. Co oznacza, że oni sami wykonują wszystko, nie potrzebują do tego zespołu ekonomii oświaty. I to jest tylko taka porządkowa, żeby w ogóle mogli te pieniądze wydać, to też jest wątpliwe, czy nie wydadzą w tej sytuacji. Kto z Państwa chce zadać głos, pytania? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 308. Paragraf 1. Dokonuje się następujące zmiany w planie finansowym dzielnicy 7 Gdynia na 2012 rok. Przenosi się środki w kwocie złotych 94 z paragrafu 42-70, znaczy nazwę tego paragrafu, na nowo utworzone 45-80 pozostało w sesji. Uchwałę podejmuje się w związku z informacją z udziału finansowego Urzędu Miasta Krakowa na liczeniu podstawowych odsetek na dzień 31 sierpnia 2012. Powiem tak, dostaliśmy takie pismo, wszystkie dzielnice podejmują takie uchwały, jesteśmy tymi szczęśliwcami, zaledwie złotych 94, są dzielnice, które dobiły 100 zł. Tych odsetek ustawowych. Nie jest to z naszej winy. My nie zapłaciliśmy, ponieważ my nie płacimy rachunku. No nie zapłaciły jednostki miejskie w terminie. No i takie odsetki nie opłacimy. Proszę bardzo, bardzo wnioski zdać. Nie podbili, bo obawiam się, że koszty realizacji wdrożenia przychodzą o kwotę. Problem jest taki, że zostalibyśmy prawdopodobnie uznani już przez pana prezydenta do podjęcia uchwały, jeżeli byśmy znów nie podjęli, prawdopodobnie byłby wniosek o rozpoznanie rady dziennej. Ponieważ to są takie kompetencje, które musimy znaleźć. Takie same kompetencje, jak powołanie radnego. Ale odpowiadam to więcej na 99,9%, bo być może, gdyby wszystkie dzielnice poprzysięgły, że nie podejmą tych uchwał, to nie wiadomo, co przy tym powiedzieć. Tak, to jest zawsze znaczy, to się bierze z tego, że za te płatności, które ponoszą w naszym imieniu, odsetki również płaci dzielnica, a za te płatności, które są opóźnione przez Urząd Miasta, ponosi Urząd Miasta, bo tak to interpretują sobie, prawda? Ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej?